Witam w kolejnym temacie kursu podatkowej książki przychodów i rozchodów. Tym razem chciałabym się skupić na rozliczaniu kosztów samochodów osobowych w firmie. Postanowiłam poświęcić osobny temat na omówienie rozliczania tych kosztów, dlatego że zmiany od 1 stycznia 2019 roku były na tyle znaczne, że rozliczanie takich kosztów właśnie stanowi jakby osobny dział w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Tutaj Zastosowane są nieco inne zasady, ustawodawca nie, pewne rzeczy pozmieniał, w związku z tym musimy się skupić tutaj nie, właśnie tylko na samochodach osobowych, bo sam ten temat, jak zobaczycie, jest dość obszerny. Dlaczego na samochodach osobowych? Bo te są najpopularniejsze w działalności gospodarczej. Czym jest samochód osobowy, jak jest definiowany? Tutaj przytaczam Wam e, opis, definicję z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ja jej już tutaj nie będę omawiać, a każdy kto chce rozliczać koszty samochodu osobowego w firmie powinien się z tą definicją zapoznać, by mieć pewność, że jego samochód na pewno jest samochodem osobowym z perspektywy właśnie ustawy o podatku dochodowym. Zwróćmy uwagę, że samochodem osobowym nie jest samochód, z jednym rzędem siedzeń, czy pojazdy specjalne i tak dalej. Tak jak mówię, nie chcę się już tutaj w całości na tej definicji skupiać, ponieważ mamy bardzo dużo rzeczy do omówienia, ale przytaczam tą definicję, żebyście byli świadomi, że ustawodawca precyzuje, co ma na myśli przez samochód osobowy. No i teraz jak podejdziemy do tego tematu? Ten samochód osobowy w firmie może być nabywany. Bądź wykorzystywany na różnych zasadach i na podstawie różnych umów. I my właśnie sobie te wersje tutaj omówimy. Co mam na myśli? Możemy mieć samochód osobowy w firmie, który zakupiliśmy na firmę i wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych, czyli jest to środek trwały. Dużo popularniejsza w dzisiejszych czasach i yy, tańsza wersja. Posiadania samochodu osobowego w firmie, to wersja na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Czasami jeszcze umowy najmu czy nie, dzierżawy, ale ta umowa leasingu operacyjnego jest najbardziej popularna. I zobaczymy sobie, jak w takim przypadku rozliczamy koszty takiego samochodu. No, mniej popularna, ale wciąż pojawia się jest wersja, gdy samochód osobowy prywatny wykorzystujemy do działalności gospodarczej. Czyli mamy samochód właściciela, który również. Służy do celów działalności gospodarczej, czyli nie wprowadziliśmy go do ewidencji środków trwałych, ale wykorzystujemy na potrzeby naszej działalności. I ostatnia wersja, z którą możemy mieć do czynienia, to wersja, gdy zatrudniamy pracowników. Oni posiadają swoje prywatne samochody, które wykorzystują na cele działalności gospodarczej. I zobaczymy sobie, jak w każdym z tych czterech przypadków rozliczamy koszty związane z takim samochodem osobowym, oczywiście pod warunkiem, że jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności skupmy się na tej wersji, gdy kupujemy samochód osobowy i wprowadzamy go do ewidencji środków trwałych.